w jednym cukierku. Nazywam się Jacek Ciesielski. Jestem dentystą i reprezentuję Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jak dowodzą badania PTS, ponad 90% Polaków ma próchnicę. Dużo taniej i skuteczniej jest zapobiegać próchnicy niż ją leczyć. Dlatego zalecamy mycie zębów co najmniej 2 razy dziennie. A dodatkowo zalecamy żucie gumy bez cukru po każdym posiłku. Prawie wszystko, co jemy, zawiera węglowodany. Podczas gdy są one rozkładane przez bakterie, w jamie ustnej wytwarzają się kwasy, które atakują szkliwo zębów i mogą powodować próchnicę. Żucie gumy bez cukru po jedzeniu powstrzymuje atak kwasów, wzmacniając szkliwo zębów, dzięki czemu zęby są odporne i zdrowe. Testy kliniczne dowodzą, że żucie gumy bez cukru zmniejsza ryzyko powstawania próchnicy. Dlatego guma bez cukru jest zalecana przez PTS jako uzupełnienie mycia zębów. Żucie gumy bez cukru to nie tylko przyjemność. Moim zdaniem jest to sprawa zdrowego rozsądku. When all is dark, I will be the light. You can steer home by I. To zabawne, że samochody, które wyglądają na najbardziej zadbane, to te, które wymagają najmniej troski. Opel Astra Classic na całe życie. Odkręć i wszystko gra. Promocja Pepsi Music. Tysiące muzycznych nagród. Do zgarnięcia unikalne płyty Pepsi. Witam ponownie w Zostań Gwiazdą. Wszystkich